Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. W dzisiejszym odcinku przyłapali na heroiki w Czarnej Górze. Niestety już ostatnie heroiki, jednakże trzeba je zrobić. Tak, mamy co prawda jeszcze dostępne jedno wyzwanie klasowe, ale myślę, że dla jednego wyzwania klasowego szkoda robić odrębny odcinek i dołączymy to wyzwanie klasowe do któregoś z bossów na heroiku, jeżeli nam zajmie on wystarczająco krótko. A tymczasem przechodzimy do ukrytego laboratorium. Pierwszym bossem na heroiku jest system obronny Omnotron, który, jak widzimy, aktywuje Arkanotrona za 0. Dobra, specjalnie na tą walkę przygotowałem talię druida. Nazwałem ją Złomiarz, żeby wiedzieć, że to właśnie nim będziemy niszczyć system obronny. Jest to dość specyficzna talia, w której czekamy biernie do tury 6. Jak wiecie, to Elektron zmniejsza koszt zaklęć o 3. Czyli jak dobrze pójdzie, to w 6 turze użyjemy całą moją talię, gdyż mam w tej talii licytatora z gadżetonu za 6, który dobiera kartę za każdym razem, jak użyjemy zaklęcia. Oprócz tego mamy z 20 zaklęć każde poniżej kosztu 3 many. Więc zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie. To jest gra na zasadzie, oby dożyć do tury numer... Do tury numer ile? Do tury numer 6. Tak, licytatora z gadżetonu na wszelki wypadek sobie zostawię w ręku. Poznając życie i moje szczęście, on by mi się nie trafił w ogóle, gdybym go w tej dłoni nie zostawił. Dobra. Jak widzimy, różnica jest taka, że mój przeciwnik ma 15 armora i przyzwanie Arkanotrona kosztuje 0 many. No dobra. Arkanotron zwiększa siłę zaklęć o 2 bodajże. Zgadza się. Tak, i naganiacz mechów. No dobra. Tak, ten przeciwnik niestety będzie spamował tutaj mechanicznymi stworami, co już wiemy z normala. Ale myślę, że to nie będzie problemem. Tak jak mówię, oby tylko dożyć do tury 6 i będziemy w domu. Tak, na szczęście Toxitron, jak widzimy, już kosztuje 2, więc tutaj się nic nie zmieniło. Wszystkim pozostałym stronnikom. Aha, dobrze, czyli swoim też zadaje obrażenia. I to jest akurat bardzo dobre. Moc dziczy. Nie wiem, czy w sumie nie zwiększyć ilość kryształów many. Chyba to zrobimy, bo jednak chcemy jak najszybciej mieć tą 6. turę. Bo jak będę zbyt długo zwlekał... Tak, gazy tutaj działają. Bo jak będę zbyt długo zwlekał, no to ten boss mnie zabije, zanim ja cokolwiek zrobię. Tak, nasza centaurka została zniszczona. Czekajcie, czy ja przeżyję kolejną turę? Nie no, kolejną myślę, że przeżyję. Tylko, że warto było coś zniszczyć. Nie, ale myślę, że to nie teraz. Dobra. Damy sobie jeszcze raz kryształ many. Co by mieć 6. I w sumie co? Dobierzemy sobie pancerz. Zaatakuję ciebie. W kolejnej turze oberwę za 12, więc jeszcze będę żył. Dobra, on zniszczył Arkanotrona, powstaje Magmatron. Tak, tą kartę zdecydowanie musimy zniszczyć. Bo za każdym razem, kiedy będziemy używać kartę, to będziemy obrywać za 2. A jak wiecie, w kolejnej turze ja chcę kart użyć masakrycznie dużo. Dlatego też Magmatron musi zginąć. Dobra, i zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie. Niech będzie licytator z gadżetonu. Ała. Naturalizacja na Magmatrona. Do widzenia. Weź mnie te łapy ze mnie. Dobra, Magmatron pokonany. I teraz po prostu będziemy do końca świata dobierać sobie karty. To robimy tak. Damy naszej centaurce plus 4 do ataku. Skoro ona może w tej turze atakować. Dobra. Damy jej jeszcze raz 4 do ataku. O, siema. Nie, no ty mi nie jesteś do niczego już potrzebny. Na wszelki wypadek go dla tamta użyłem. Oprócz tego, niech będzie pazur. My także podrapiemy naszego przeciwnika, czemu nie? Tak, podleczymy się 2 razy, a co mi tam... Żebym tylko samych zaklęć, samych stworów teraz nie dobierał, bo to będzie dość przykre. Dobra, podleczymy się jeszcze raz. Dobra, mamy gniew. Zniszczyć coś, czy w sumie bez sensu? Nie, no myślę, że bez sensu. Damy znak ostępów tutaj. Dobra, mamy podwójną moc dziczy, dlatego też damy wszystkim stronnikom plus 1 razy 2.
Okej, mamy to. Kolejna naturalizacja. Czy używać jej, czy nie? W sumie bez sensu. Dobra, dziki ryk numer jeden. Tak, bardzo dobrze tego magmatrona zniszczyłem, bo do tej pory to on już by mnie zamordował. Dziki ryk po raz drugi. Dobra, mamy księżycowy ogień, dlatego też uderzymy prosto w bohatera przeciwnika, bo w sumie, tak jak mówię, nie ma sensu naszych stworów przeciwnika niszczyć. Mamy dzikość, ale dzikość to ja sobie zostawię na moment, jak będę miał więcej ataku. Dobra, gniew. Gniewem sobie dobierzemy dwie karty. Na wszelki wypadek. Dobra, mamy orzeźwienie, więc możemy jakiegoś stwora przyzwać. Tylko w sumie to nie ma najmniejszego sensu z tego, co mi się wydaje. Kolejny znak ostępów. Tak, nasz licytator z gadżetonu sobie dzisiaj trochę kart podobiera. Dzikości nie będę używał, użyjemy orzeźwienie. Dobra. Myślałem o tym, czy by może w tej walce nie użyć Maligosa. Dobra, niech będzie to. Kolejny gniew. I mam jeszcze kart w dłoni i 5. No dobra. To uderzymy Arkanotrona. Ile ja mam w ogóle ataku już? 28 plus 6, 34. To jeszcze trochę brakuje. Dobra, jeszcze raz. Kolejny licytator z gadżetonu. Nie no, kolejny licytator z gadżetonu to jednak nie chcemy go. Dobra, naturalizacja w Toxitrona. Karty mi się kończą, co za niespodzianka. Dobra, mamy to. Teraz tak, damy sobie jeszcze raz pazur. I mamy orzeźwienie na zakończenie, ale ono już nam nie będzie potrzebne. Dobra. Niestety to nie może zadziałać na bohatera przeciwnika, więc robimy tak. Atakujemy Toxitrona. I dobra. Dajemy sobie jeszcze dodatkowe punkty ataku. Teraz tak, nasz bohater zaatakuje za 9. Z tego co widzę, trochę nam zabraknie, ale w kolejnej turze go dobijemy. Tutaj za 20. I tutaj za 8. Dobra, nasz przeciwnik ma 5 punktów życia. O, cóż to było? Tej karty nie znam. Cóż to było? Pokażcie mi. To był chyba Magmał. Tak mi się wydaje. Dobra, jak widzimy, znowu nas pomował tych stworów, aczkolwiek niestety, mój kolego, to już jest za późno, gdyż moja napakowana opiekunka Gaju niestety cię dobije. No, jak widzimy na druidzie, ta walka nie jest zbyt trudna. Omnotron Defense System został wyłączony w bardzo brutalny sposób. A my, jako że poszło nam dość szybko, bo wydaje mi się, że nagrywałem z 8 minut. Dobra, cicho, Nefarian. Jako, że ta walka trwała z 8 minut, to myślę, że to jest właśnie dobry pomysł, żeby wrócić do wyzwania klasowego i sprawdzić, co tam u Paladyna słychać. Jak widzimy, Paladyn także walczy z Omnotronem, więc dzisiaj będziemy mieli podwójną walkę z Omnotronem, no ale trzeba to zrobić, bo czemu nie? Tak jak widzimy, w końcu się do czegoś druid przyda, bo wydaje mi się, że na żadnej walce w Czarnej Górze druida nie używałem. O, czy faktycznie, to musiał sobie odświeżyć pamięć. Dobra, mamy system obronny Omnotron kontra Uther Światłodzierżca. Zobaczmy, jakie karty nam tutaj twórcy podarowali. No, z tego, co mi się wydaje, będzie stwór za 4, co się buffuje. Co się buffuje od buffów. Plus milion buffów w talii, więc widzimy już, na czym ta walka będzie polegać. Inicjowanie podstawowej matrycy obronnej. Dobra, w pierwszej turze za dużo to ja tutaj nie zrobię. Więc po prostu przeczekamy. Dobra, nakładanie rąk też mi się do niczego nie przyda. Myślę, że ta walka jest tak skonstruowana, żebym także w jednej turze użył jak najwięcej zaklęć, bo jak wiadomo, mój przeciwnik zmniejsza koszt moich zaklęć, więc będę mógł nabuffować jednego stwora maksymalnie jak się da. Dobra, zrobimy tak. Buffniemy jego, przyzwiemy sobie małego Felka i atakujemy przeciwnika. Broń w gotowości. Ojej, błyskawica. W sumie to nie wiedziałem, że mój przeciwnik ma taką talię. Taką kartę właściwie. Tak, ogniste działo też tutaj nie za bardzo zdziała. O! Tej karty także wcześniej nie widzieliśmy. Kurczę, kolejna błyskawica. No to nie jest dobra informacja dla mnie w tym momencie, no ale dobra, niech będzie. Drakanin Czarownik. Mógłbym wystawić tą kartę, aczkolwiek obawiam się, że ona zaraz zginie. Miejmy nadzieję, że nie zginie.
Mój przeciwnik ma tylko dwa many do dyspozycji, więc nie za bardzo ma jak coś zrobić sensownego bardziej. To my to wykorzystamy w ten sposób, że buffniemy tego stwora. On mało tego, że się buffnie z pasywnej swojej zdolności, to jeszcze dostanie od nas plus 4, plus 4. Jak tak dalej pójdzie, to w kolejnej turze mój przeciwnik może nawet zginąć. Dobra, powstał Toxitron. W kolejnej turze oberwę za 8. Okej. Dobra, zaryzykuję. Buffnę go jeszcze raz. Jeżeli mnie nie zabije, to w kolejnej... Chciałem użyć tego młotka, żeby zawsze mieć taunta jednego, ale... W sumie zrobimy tak. Dobra, przynajmniej już wiem, że żadnej karty nie użyję, więc jednak tą turę prawdopodobnie przeżyjemy. Dlaczego on go zaatakował? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, teraz mam tańsze zaklęcia. W sumie to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak mój przeciwnik w tej turze ginie. Tutaj podwoimy mu atak. Temu jeszcze boską tarczę i prowokację. No i Omnotron ginie, tak. Wyzwanie klasowe było równie trudne jak boss na heroiku za pomocą mojego druida. No dobra. Omnotron pokonany dwukrotnie. Dostajemy uroczyste czuwanie. Dobierz dwie karty, kosztuje jeden miejsc za każdego stronnika, który zginął w tej turze. No dobra, czyli Omnotron myślę już ostatecznie zakończony. W kolejnej turze zajmiemy się Maloriakiem, w kolejnym odcinku zajmiemy się Maloriakiem, który z tego co wiem jest najbardziej wkurzającym bossem z czterech, które doszły. Dlatego też będzie ciekawie, myślę. No na dzisiaj to było tyle, dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, cześć!